Sponsorem programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Teatr Polski we Wrocławiu był sceną dla wielu wydarzeń kulturalnych. Tym razem na kilka godzin zamienił się w scenę dla wydarzenia społecznego. Jednak tu nikt nikogo nie grał ani nie udawał, wręcz przeciwnie. W końcu była to wystawa fotograficzna połączona z prezentacją albumu, które przedstawiają niektóre z najciekawszych wydarzeń zorganizowanych dla osób z niepełnosprawnością w 2013 roku. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Fundacja Metro, zaś patronat honorowy nad tym spotkaniem objął wicemarszałek województwa dolnośląskiego Radosław Mołoń. Dzisiaj zorganizowaliśmy wernisaż albumu, który łączy w sobie wszystkie organizacje. Łączy organizacje, przedstawiając je eventami, jakie proponują dla osób niepełnosprawnych. Uważamy, że to jest taki najprostszy i najbardziej zachęcający przekaz dla osób, które korzystają z tego typu eventów. Proszę powiedzieć, skąd taka decyzja, żebyście to wy zorganizowali to przedsięwzięcie? Nie ma czegoś takiego na naszym rynku, żeby łatwo znaleźć proponowane dla osób niepełnosprawnych eventy. Żeby znaleźć coś, trzeba znać organizację. Nie wszystkie organizacje są znane, prawda? Więc stwierdziliśmy, że fajnie by było wydać coś takiego, co skupi w jednym miejscu przynajmniej kilkadziesiąt organizacji. Sam album pokazuje to, co w roku 2013 robiły organizacje pozarządowe. Pokazuje ich działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ale też bardzo pięknie pokazuje współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Pokazuje, że to środowisko organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku jest spójne, że realizuje wiele projektów, że ma duże możliwości rozwoju. Ale przede wszystkim mam taką nadzieję, że ten album będzie też jakimś takim wykładnikiem, że będzie też przykładem dobrych praktyk dla nie tylko organizacji pozarządowych, ale również dla tych odbiorców. Przecież te organizacje działają na rzecz osób niepełnosprawnych, tych, których dzisiaj nie ma, czyli tych, które są zamknięte w domu, które potrzebują dopiero aktywizacji, które są dopiero na początku drogi tej, którą my już przeszliśmy. Dolny Śląsk jest modelowym przykładem na to, jak powinien współpracować Urząd Marszałkowski z organizacjami pozarządowymi. Modelowym dlatego, że z jednej strony są urzędnicy, którzy są pełni empatii, którzy wsłuchują się w głosy organizacji, dla których ten głos jest bardzo istotny w działaniach i w planowaniu tych działań, a z drugiej strony mamy do czynienia z bardzo kreatywnymi przedstawicielami tych organizacji pozarządowych, którzy działają niesztampowo. Thank you.
2013 był kolejnym doświadczeniem, jeśli chodzi o działania i tworzenie przestrzeni bez barier. Ona według mnie powinna zacząć się w naszych głowach, a potem to przenikać się w konkretne działania. My we Wrocławiu kiedyś zamarzyliśmy sobie przed wieloma laty, żeby tę przestrzeń udoskonalać. I to dzięki otwartości prezydenta Rafała Dudkiewicza udaje się realizować. Dzisiaj mamy konkretną uchwałę pod tytułem Wrocław bez barier, uchwalaną przez rajców miejskich. Z niej wynikają tak konkretne działania jak dostępność Teatru Capitol, Stadionu Wrocław, Portu Lotniczego Wrocław, ale też i codzienne wsparcie osób indywidualnych, czy też współpraca z organizacjami pozarządowymi, bez których tych wielu projektów nie udałoby się zrealizować. Planów jest cała masa. Chcemy też nie uciekać od kampanii informacyjnych, bo moim zdaniem one są ciągle potrzebne, żeby zmieniać bariery mentalne. To jest podsumowanie pewnych projektów, realizacji pewnych projektów, które wspólnie z organizacjami pozarządowymi zrealizowaliśmy na Dolnym Śląsku dla osób niepełnosprawnych. To jest zakup rowerów, to jest galerion, działalność edukacyjna. Sporo tych projektów, które na Dolnym Śląsku zostały zrealizowane w 2013 roku, ale ja bym tego nie zamykał w kwestii podsumowania. Raczej powiedziałbym, że to jest wiedza w pigułce i to jest jakby dalszy tok naszej pracy w postaci kampanii informacyjnej. Nam jest czasami trudno z tymi informacjami dotrzeć do wszystkich. Stąd między innymi pomysł na wystawę, stąd między innymi pomysł kontynuowania dalej kampanii społecznej, żebyśmy dotarli do wszystkich osób, możliwie do wszystkich osób niepełnosprawnych, które mają ochotę się z nami zintegrować, które mają ochotę podziałać, które chcą, bo my dla nich widzimy szansę. Bo ja nie chcę, żeby oni siedzieli w domu. Ja chcę zaprosić do tego wszystkie media, żeby objęły honorowym patronatem u siebie, w swoim powiecie, jak jest wydawana gazeta regionalna, telewizja działa, żeby honorowy patronat objąć nad tym i pomóc nam w dotarciu do jak najszerszej grupy społecznej, bo oni wiedzą. Oni wiedzą, że gdzieś tam w domu, w małej miejscowości jest jedna osoba, dwie, które naprawdę mają potencjał, tylko trzeba ich do tego zaprosić. Bo ja już niestety nie gwarantuję, że ktoś będzie chciał, ale zrobię wszystko, żeby im dać taką ofertę, żeby oni z tego skorzystali. W części oficjalnej można było przejść do zwiedzania wernisażu, ale nie tylko. W holu porozstawiane były także obrazy inspirowane tematyką m.in. osób z niepełnosprawnością autorstwa Anny Nesteruk. Oprócz tego w Teatrze Polskim były dwa stoiska promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego. Mowa o handbajkach i kajakach. Już niebawem ruszą kolejne ciekawe wydarzenia, te sportowe, kulturalne i społeczne. Tak więc rok 2014 zapowiada się bardzo interesująco. Sponsorem był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.